Szanowni Państwo, drodzy Państwo, krótka, treściwa refleksja towarzysząca nowej inicjatywie okolicznościowego, pamiątkowego murala poświęconego, dedykowanego świętej pamięci Kornelowi Morawieckiemu i 5 prawdom Polaków spod znaku Rodła. Proszę Państwa, 7 lipca tego roku Rodzina Rodła Wrocław skierowała do prezydenta Wrocławia pana Jacka Sutryka pismo z prośbą o zgodę na umiejscowienie na instalację specjalnego, wyjątkowego murala na jednej z wrocławskich kamienic na osiedlu Szczepin. Do pisma informującego, zresztą trudno tutaj informować o wielkiej postaci, o wielkim Polaku, jakim był Kornel Morawiecki, ale jako organizatorzy, jako pomysłodawcy przypomnieliśmy postać świętej pamięci Kornela Morawieckiego jako wielkiego Polaka, przywódcy Solidarności Walczącej, ale także honorowego obywatela miasta Wrocławia oraz honorowego obywatela województwa dolnośląskiego, jego wielki dorobek. Minęła 80. rocznica jego urodzin, 3 maja tego roku, a zbliża się druga rocznica jego przejścia do wieczności, 30 września tego roku. I właśnie ta druga data, przełom września i października, jest w moim przekonaniu, doskonałą okazją, sposobnością, aby tam, to znaczy na osiedlu Szczepin, w historycznym miejscu, które jest związane z Solidarnością Walczącą nie tylko z uwagi na okres lat 80., okres po wprowadzeniu stanu wojennego, ale także od roku czasu, bowiem ta część osiedla Szczepin przy ulicy Szczepińskiej, Środkowej, przy ulicy Legnickiej to miejsce poświęcone Kornelowi Morawieckiemu z uwagi na nadanie skwerowi jego imienia, a także odsłonięciu w sierpniu tamtego roku pamiątkowego głazu poświęconego właśnie przywódcy, legendarnemu przywódcy i pierwszemu przywódcy Solidarności Walczącej. Czekamy na decyzje administracyjne, czekamy na informacje i pozytywną opinię ze strony Departamentu i Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego Wrocławia po to, aby właśnie teraz, już w sierpniu, rozpocząć przygotowania do tego wielkiego dzieła, odsłonięcia murala, który będzie przedstawiał osobę, twarz, postać Kornela Morawieckiego w otoczeniu 5 prawd Polaków spod znaku Rodła. Drodzy Państwo, we Wrocławiu, ani chyba w całej Polsce nie było nie tylko takiej inicjatywy, ale także pomysłu, idei upamiętnienia Kornela Morawieckiego w otoczeniu prawd Polaków spod znaku Rodła. Jeszcze przed nadaniem pismu oficjalnej ścieżki zapytałem kilku dzisiejszych działaczy Solidarności Walczącej o taką ideę i spotkałem się z entuzjazmem, z pełnym zrozumieniem. Gdybyśmy mogli powiedzieć w jednym zdaniu, to Kornel Morawiecki w swoim życiu publicznym, polskim, narodowym realizował właśnie te 5 prawd Polaków spod znaku Rodła. Oczywiście wyjście z taką inicjatywą i docelowo zainstalowanie takiego muralu w przestrzeni publicznej miasta Wrocławia wymaga różnego rodzaju konsultacji, właściwego doboru środków wyrazu. Tutaj będzie potrzebny czujący, bym powiedział tak kolokwialnie, temat i wagę sprawy artysta, kwestie właściwie tutaj zastosowanych elementów technicznych, farb itd., itd. Ale to jest działanie na najbliższe nasze tygodnie, na niespełna 2 miesiące. Zapraszam Państwa wszystkich, nie tylko sympatyków i dzisiejszych współczesnych działaczy Solidarności Walczącej, ale także wrocławian, dolnoślązaków, a także wszystkich ludzi dobrej woli, Polaków w całej naszej ojczyźnie, bo już takie sygnały i gesty poparcia otrzymywałem, do włączenia się w to dzieło. Na pewno będziemy potrzebowali poparcia, będziemy potrzebowali tutaj gestów solidarności, a także już niebawem w którymś momencie także tej finansowej pomocy, finansowego wsparcia. Te darowizny będą nam wszystkim bardzo potrzebne. Ufam, że spotkamy się przy okazji plenerowego, przestrzennego wydarzenia upamiętniającego z jednej strony osobę wielkiego Polaka, a z drugiej strony to dziedzictwo Polaków w Niemczech wyrażone w 5 prawdach Polaków, które ma już ponad 83-letnią historię. Mural we Wrocławiu, mural na Starym Mieście, mural na osiedlu Szczepin, wreszcie uściślając mural przy ulicy Środkowej 9. To mural, który będzie miał historyczną, edukacyjną, ale także każdą inną właściwą funkcję i rolę i zadanie do swojego jakby przeprowadzenia, do funkcjonowania. To będzie też, myślę, miejsce widoczne w przestrzeni publicznej państwa polskiego i Wrocławia, bo jest to miejsce położone nieopodal placu Jana Pawła II. I wreszcie będzie to też dzieło i pomysł tych Polaków, którzy nie znali, nie pamiętali z racji na wiek, jak choćby mówiący te słowa świętej pamięci Kornela Morawieckiego z lat 80. minionego wieku, ale którzy dostrzegali jego wielki dorobek, jego misję, jego ufność, jego przezorność, ale także taki misjonarski sposób działania i później też tę, bym powiedział, oddolną politykę, którą realizował uporczywie, nieprzerwanie i którą, myślę, wyrażał w swoim życiu poprzez 5 prawd Polaków spod znaku Rodła. A jednocześnie 5 prawd Polaków spod znaku Rodła, które zagości we Wrocławiu, w tym mieście, które ma szczególne znaczenie, w którym w okresie międzywojennym zamieszkiwała kilkutysięczna polska społeczność, Polacy spod znaku Rodła, Polonia Wrocławska. I w kontekście także zbliżającego się roku 2022, roku 100. rocznicy powołania powstania Związku Polaków w Niemczech, takie upamiętnienie będzie upamiętnieniem właściwym, stosownym, na pewno w jakiś sposób oryginalnym, odbiegającym od pewnych kanonów, od pewnych stereotypów, od pewnych zwykłych, takich czasami takich tradycyjnych form upamiętnienia. Drodzy Państwo, poprzez stronę internetową www.rodzinarodla.pl, poprzez Facebook Tadeusz Szczyrbak, poprzez kontakt mailowy, telefoniczny zapraszam serdecznie wszystkich tych, którym taka inicjatywa leży na sercu, którzy chcą wyrazić poparcie, chcą włączyć się do takiego wspólnego dzieła i niech mi będzie dzisiaj wolno 2 sierpnia 2020 roku zaprosić Państwa już oczyma wyobraźni na właśnie taką uroczystość, która, myślę, na przełomie września i października będzie miała miejsce we Wrocławiu. Uroczystość odsłonięcia muralu, upamiętnienia Kornela Morawieckiego i 5 prawd Polaków spod znaku Rodła i będzie zwieńczeniem, ukoronowaniem naszej kilku czy kilkunastotygodniowej pracy, która nas w najbliższej perspektywie czasowej czeka. Serdecznie dziękuję za uwagę.